Jesteśmy przed warszawskim bistro o nazwie Tusz Tusz. Jesteśmy na wystawie zdjęć Kamili Burzymowskiej. Witaj. Witam serdecznie. Powiedz mi, zanim zapytam o całą wystawę, jak to się zaczęło w ogóle? Ile lat ty siedzisz w fotografice, fotografii i dlaczego akurat tylko ludzie wytatuowani? Widzicie, wiesz co, datuję to na jakieś 6 lat wstecz, ale myślę, że nawet mogłabym się pokusić o 7, odkąd pojawiłam się na pierwszej konwencji i wykonałam pierwsze zdjęcia, bo tak do tego podchodzę, że w tym momencie, w którym pojawiłam się pierwszy raz na konwencji, wykonałam fotorelację i wtedy zakochałam się w konwencjach tatuażu i tak już zostałam, więc myślę, że wtedy można powiedzieć, że spokojnie zaczęłam moją przygodę z fotografowaniem tylko i wyłącznie wtatuowanych ludzi. Natomiast dlaczego zaczęłam to robić? Ojej, wiesz co, wcześniej fotografowałam dużo koncertów. Tak naprawdę skupiałam się na koncertach, przede wszystkim metalowych, hardkorowych. I wszystko było super, bo podobało mi się to, że mogę zrobić fajne zdjęcia kapelom, które lubię słuchać na co dzień, ale było tam za ciemno. Aha. I okazało się, że nie jest już tak fajnie, nie jest tak kolorowo, jakbym chciała. I jak pojechałam pierwszy raz na konwencję tatuażu, zobaczyłam tych kolorowych, fajnych ludzi z pozytywną energią i do tego wszystkiego jeszcze te hale. W tym momencie już są to hale, ale wtedy też to były fajne, kolorowe przestrzenie, które miały dużo światła i dawały mi po prostu duże pole do popisu fotograficzne. Więc mogłam się popisać, że tak powiem, nie tylko jeśli chodzi o fajne portrety fajnych ludzi, ale nie tylko o to, tylko jeszcze również o to, że mogłam po prostu złapać fajne oświetlenie, fajne kolory. I fajne zdjęcia. A powiedz mi, dzisiejsza wystawa, czy jakaś idea przyświeca temu, jakiś powód, dlaczego akurat zdecydowałaś się na coś takiego? Wiesz co, no z uwagi na to, że już kilka lat robię te zdjęcia i od pewnego momentu zaczęłam się zajmować również fotografowaniem dziewczyn, które potem znajdują się na okładkach magazynów o temacie tatuażu na całym świecie, to pomyślałam, że fajnie byłoby zamknąć pewien etap. I to, co zrobiłam do tej pory, pokazać światu, bo wiele zdjęć jest niepublikowanych. I pomyślałam, że jest to świetny moment, żeby zebrać to, co już zrobiłam i jest fajne i ludzie to znają i lubią, z tym, czego jeszcze nie widzieli i połączyć to ze sobą w jakiś taki fajny event i pokazać ludziom po prostu to, co ja uważam, że już tak powiem najbardziej mi wyszło. Czyli takie podsumowanie jakby twojej dotychczasowej jakby kariery, można tak to nazwać? Tak. Jest o wiele więcej zdjęć, które chciałabym pokazać, ale wiadomo, wszędzie trzeba jakiś limit sobie wyznaczyć. Chciałabym pokazać jeszcze kilka modelek i kilka sesji, które wykonałam, ale nie mogłam już sobie na to pozwolić. Natomiast tak, chciałam gdzieś tam podsumować pewien etap i zamknąć. W tym roku udało mi się wykonać już ponad 40 okładkę, więc pomyślałam, że jest to też fajny moment, żeby to podsumować, po prostu podsumować. O to właśnie, to powiedz mi tak, podsumowując, tak jak teraz mówisz i te okładki, twoje zdjęcia są w magazynach na całym świecie praktycznie. Tak, zgadza się. Pochwal się. Pochwal się. Pochwal się. Ojej. Tak. Od kilku lat fotografuję dziewczynę z myślą, tak naprawdę tylko z myślą o publikacjach w magazynach branżowych. Przede wszystkim za granicą. Nawet nie wiem, w którym państwie takie zdjęcia się jeszcze nie ukazały i moje okładki, bo wiele magazynów jest publikowanych w wielu, wielu, wielu państwach. To na pewno w Korei Północnej chyba nie. Wiesz co, w Korei Północnej może nie, ale dużo jest rzeczywiście magazynów, które są publikowane w Azji. Więc nie wiem gdzie dokładnie, w których częściach Azji, ale z kilkoma magazynami azjatyckimi współpracowałam, więc myślę, że gdzieś w Azji na pewno można się do tej pory dostać, bo nie tylko jeśli chodzi o okładki, ale również jeśli chodzi o na przykład konwencję tatuażu. Magazyny często są zainteresowane publikowaniem zdjęć z konwencji i pokazywaniem, jak to wygląda w Polsce na przykład, albo jak to wygląda na innych konwencjach, na których po prostu się znajduję obecnie, więc... A te dziewczyny, które widzimy tutaj na zdjęciach, łącznie to, co tutaj widzimy, ile czasu zajęła ci jakby zebranie tych wszystkich zdjęć, zrobienie ich, pamiętasz? Od kiedy to trwało? Wiesz co, myślę, że to mogło być 3 lata. Myślę, że tak można spokojnie powiedzieć. Chyba pierwsze zdjęcie z tej całej wystawy to powstało w Szkocji, kiedy byłam przez kilka miesięcy w Szkocji. I tam wykonałam pierwszy raz w ogóle sesję modelce z zagranicy i myślę, że to jest pierwsze zdjęcie, które zrobiłam i do tej pory tak bardzo mi się podoba i tak bardzo zachowało się w mojej pamięci, że nie wyobrażałam sobie, żeby go w ogóle tutaj nie było.
Więc myślę, że to było 3 lata temu. Nie wiem dokładnie, kiedy to było, ale myślę, że można powiedzieć, że to było 3 lata temu. Natomiast są też zdjęcia mega nowe. Są też zdjęcia, które powstały na konwencji w Brukseli w tym roku. To był listopad, więc dla mnie to jest nowa sprawa, bo naprawdę mam tyle sesji niepublikowanych w tym momencie, które niekiedy są i czekają na publikację jeszcze w magazynach i czekają bardzo długo. Mhm. Że zdjęcia, które wiesz, były wykonane w listopadzie, to jest tak jakby świeża sprawa. No tak, no mamy dopiero luty, także... No dla mnie to jest świeże, no. A tak, dużo tej pracy masz, a od strony technicznej, jak wygląda taka sesja, powiedz mi? Ile to trwa czasu, bo to na pewno nie jest hop-siup. Wiesz, to zależy, bo jeżeli spotykam się z dziewczyną i ustalamy taką sesję od A do Z, to też zależy od kiedy powinnam liczyć jakby przygotowania, bo to po mojej stronie należy skontaktowanie się z dziewczyną, która wykona make-up, to po mojej stronie należy znalezienie lokalizacji. Czyli sama jakby tym zarządzasz, jesteś tak, takim tak, mózgiem. Tak, robię wszystko i na samym końcu również zajmuję się szukaniem stylizacji pod sesję. Zawsze to wygląda tak, że proszę dziewczyny, żeby zabrały ze sobą jak najwięcej ciuchów, jak to jest możliwe. Jeżeli mamy jakąś sesję tematyczną, to wiadomo, że jest to bardziej sprecyzowane. Natomiast zawsze proszę o to, żeby zabrać jak najwięcej rzeczy i wtedy ja buduję stylizację na podstawie tego, co mam. No i wtedy również rozmawiam z dziewczyną od make-upu, jak ona sobie to wyobraża, jak ja to sobie wyobrażam, może modelka też by chciała coś dodać. I na podstawie naszych wspólnych myśli powstaje makijaż, ja wybieram stylizację, dobieram lokalizację i tak działamy. Wiesz, makijaż trwa różnie, może trwać godzinę, półtorej, a mam przy szybkich wiatrach i pół godziny. A. Natomiast no to też trzeba liczyć. Znalezienie lokalizacji, przemieszczanie się, przebieranie to jest kolejny czas. Sama praca z modelką, godzina, dwie myślę. Czasami szybciej, czasami dłużej. Zależy też od tego, czy na przykład pogoda nam na to pozwala. Wiesz, czasami jest tak, że wiatr po prostu powoduje tak straszne rzeczy, że po prostu nie ma opcji na zrobienie zdjęć. Wszystkie włosy trafiają na twarz modelki i nie zrobisz. Więc takie rzeczy przedłużają. Ale są też dni, takie na przykład jak konwencja w Brukseli, kiedy dziewczyny są już gotowe. Wiesz, to jest ten moment, w którym one przychodzą się pokazać. I są gotowe, mają make-up, są ubrane. Więc tak naprawdę wystarczy zabrać je pod fajną ściankę, pod fajny background. 15 minut jest gotowe. No to super. A właśnie powiedziałaś na temat konwentów różnych. Jest dopiero luty, początek roku tak naprawdę. Jakie plany na ten rok? Gdzie ciebie będzie można zobaczyć? Wiesz co, chwileczkę, tak, jasne, oczywiście, że tak. Wiesz co, na pewno Poznań. To jest pierwsza konwencja, na której będę. Myślę, że na pewno wszystkie tatu konwenty, czyli Poznań, Wrocław, Katowice, Gdańsk. Myślę, że Warszawa i Kraków, standardowo i Szczecin. Natomiast co? Co roku jestem stałą wywalczynią konwencji w Brukseli, na pewno w tym roku również będę. Konwencje francuskie również są mi już teraz bardzo znane, to jest Deauville, Cézanne, to są konwencje, na których też bywam. No i mam nadzieję, że powiększę grono konwencji w tym roku, a następne kilka pozycji. Super. Liczę na Azję. O. A konkretnie coś, gdzie byś chciała się pojawić tam? Jest, najbardziej bym się chciała pojawić na konwencji w Hongkongu, ale nie upieram się. Chciałabym po prostu pojechać w tamtą stronę i wiesz, no to jest zupełnie inny też klimat niż na konwencjach u nas. U nas jest bardzo różnorodnie. Mamy i old school, i dużo tatuaży realistycznych i tak naprawdę mamy wszystko. A na konwencjach, myślę, tamtych jest przede wszystkim duży taki przekrój ludzi, którzy są wytatuowani, wiesz, od głowy do stóp. I to jest, wiesz, dla mnie fotograficznie mega ciekawe, bo u nas jest dużo fajnych ludzi z fajnymi tatuażami, ale niekoniecznie są cali wytatuowani. Wiesz, mało jest takich osób, które przychodzą na konwencji, wiesz, w samych majtkach i mają całe plecy i nogi wytatuowane. Właśnie... A to jest dla mnie fotograficznie dla ciebie również ciekawe. No nie? Tak, właśnie miałem cię o to zapytać. Które modelki są według ciebie bardziej pożądane w cudzysłowie? Właśnie z zagranicy, czy w Polsce też są takie, które właśnie wzbudzają twoje zainteresowanie, że widzisz ją, mówisz, myślisz sobie, Boże, tutaj sesję bym chciała zrobić taką, tu taką, tu taką. Wiesz co, Polska czy zagranica? To jest trudne pytanie. Problem polega przede wszystkim na tym, że dziewczyny za granicą są modelkami, które pracują w modelingu. I
one się tym zajmują głównie. Tak naprawdę to jest ich główne źródło i zarobku i tak naprawdę jest to główna rzecz, którą robią w życiu. Zajmują się modelingiem. Mówię o tych takich topowych modelkach. Czyli tak jak po prostu na pracę. Tak, to jest ich praca. I one, wiesz, stają przed obiektywem aparatu i one wiedzą, co mają robić. I takie dziewczyny są po prostu pożądane nie tylko ze względu na to, że świetnie wyglądają przed obiektywem i w ogóle dobrze wyglądają same w sobie, ale są też znane. Ale dziewczyny w Polsce mają tą, powiedzmy, ogromną zaletę, że po prostu same w sobie są tak ładne, że ani nie potrzebują, wiesz, świetnie pozować, ani nie potrzebują świetnego makijażu, bo one są po prostu ładne. Czyli słowiańska uroda? Słowiańska uroda zawsze robi robotę, ale co więcej, tatuaże w Polsce są na zajebistym poziomie. I jeżeli połączymy tą super urodę z tymi naprawdę dobrze wykonanymi tatuażami, jeżeli dziewczyna jeszcze potrafi się uśmiechnąć, a pracować przed obiektywem, no to tak naprawdę już jest większość pracy zrobiona. Teraz muszę zrobić po prostu tylko dobre zdjęcie i nie zepsuć, wiesz. No, jeśli chodzi o dziewczyny z zagranicy, to już w ogóle trudno coś zepsuć, bo tak jak mówię, dziewczyny z zagranicy na konwencjach zagranicznych, one są już gotowe. Zazwyczaj mają ten pełny make-up, który jest przygotowany na to, żeby kto nie stanie, jakiego zdjęcia nie zrobiono, dobrze wyglądały, rozumiesz? Rozumiem. Więc to też trudno zepsuć. Natomiast, no, żeby z nimi współpracować, a raczej żeby one chciały współpracować z tobą, trzeba coś osiągnąć, bo nie będą współpracowały z każdym, więc też trzeba sobie coś wyrobić i pokazać, że coś się potrafi. A łatwo to za dużo powiedziane, ale na pewno pomocne było to, że po prostu dziewczyny w Polsce są atrakcyjne, mają fajne te tatuaże. A powiedz mi, bo powiedziałaś na temat tego, żeby najpierw sobie wyrobić jakby renomę. Mhm. Ty już masz wyrobioną i to jest mega wysoki pułap. Do tej pory takie najważniejsze wyróżnienie, które pamiętasz, które to było, co to było? Tak, myślę, że największym wyróżnieniem dla mnie było to, jak magazyn Skin Deep nazwał mnie najlepszym fotografem takim eventowym na świecie. To w ogóle dla mnie było... Nie wierzyłam w to, bardzo długo w to nie wierzyłam, dlatego że najpierw zobaczyłam tą informację na Instagramie, kiedy to zostałam nazwana najlepszym fotografem, a potem zostało to potwierdzone w magazynie, wiesz, na piśmie, mam to do tej pory, mam ten dowód, wiesz, tak. Że edytor magazynu Skin Deep, który czyli wydrukowane i wisi na ścianie. Dokładnie, to po prostu, wiesz, edytor magazynu Skin Deep, który siedzi w tych tatuażach pewnie tyle, ile ja żyję, wiesz, nazywa cię najlepszym fotografem. To jest dla mnie ogromne wyróżnienie, bo magazyn Skin Deep jest bardzo długo na świecie, jest to najlepiej sprzedający się magazyn na wyspach. Cześć! Jest to najlepiej sprzedający się magazyn na wyspach, więc co tu dużo mówić, no. No tylko gratulować. Na wyspach jest mnóstwo magazynów, wiesz, u nas nie ma tak dużo, natomiast na wyspach można by było, wiesz, polemizować, który jest najlepszy, ale najlepiej sprzedającym magazynem jest po prostu Skin Deep. Więc jeżeli, wiesz, edytor tak prestiżowego magazynu tak cię nazywa, no to kurde. I nic tylko się cieszyć. Myślę, że to jest duże wyróżnienie. Natomiast sama współpraca z Miki Violetto, który jest edytorem Tattoo Life, Tattoo Energy, i również organizatorem konwencji tatuaży w Londynie, to też jest, wiesz, to też jest coś, że osoba, która tak jak edytor magazynu Skin Deep, tak długo siedzi w tatuażach i nadal docenia to, co ty robisz, a wiesz, nie mówię, że dużo jest ludzi, którzy robią to, co ja, bo mało jest, ale dużo widział już na pewno i portretów, wiesz, ludzi wytatuowanych i dużo widział zdjęć konwencji, a mimo wszystko ciebie docenia. Wiesz, osobę, która zaczynała na konwencjach w Polsce, naprawdę zaczęłam na konwencji w Łodzi, wiesz. Aha. I wiesz, tak sobie myślisz, zaczęłam od Łodzi. Który to był rok? Wiesz co, wydaje mi się, że to był 2012. Czyli już no troszeczkę było. Więc dlatego można powiedzieć, że to jest i 6 i 7 lat, bo nie pamiętam w jakim miesiącu to było. Więc no, na pewno ponad 6 lat jeżdżę na konwencję. Moją pierwszą konwencją była jeszcze konwencja w Łodzi w dekompresji. Taka stara konwencja, w której kurde było zupełnie inaczej niż jest teraz w tych wielkich halach. Tych, które wiesz, pokazuje Tattoo Convent czy Kraków, tak? Bo te konwencje słyną z tych dużych hal, fajnych przestrzeni i o, przepraszam bardzo, żeby nam nie przeszkadzał. Powiedziałeś właśnie na temat konwentów, pamiętasz te dawne czasy, właśnie rok 2012, mamy 2019. Jaką zmianę widzisz w ogóle właśnie w konwentach? Jesteś stałą bywalczynią, właśnie jeździsz, tak jak mówiłaś, po całej Europie i Polsce, ale chodzi mi na temat tutaj w Polsce. Temat Polski. Tak. Jak to się zmienia?
na pewno jest więcej ludzi. Ale wiesz co, ja myślę i tak jak i ty, oceniamy zupełnie inaczej konwencje, dlatego że patrzymy też na to, czy jest dużo światła, czy jest dużo miejsca, czy możemy odejść, wiesz, kawałek i zrobić jakiś taka, fajny kadr. Taka strona więc, techniczna tak, też. Tak, my patrzymy na, zupełnie inaczej na to. Natomiast wydaje mi się, że jeśli o to chodzi, to jest w ogóle przestrzał straszny w górę. Dlatego że teraz na konwencjach jest super atmosfera. Jeśli chodzi o ludzi, jeśli chodzi o warunki techniczne, wiesz, do robienia zdjęć, najzwyczajniej w świecie, bo jest więcej światła, jest większy odstęp od boksów, bardzo często. Że konwencja w Krakowie, naprawdę, żyć nie umierać. Można chodzić i robić wszystkim zdjęcia i nie wchodzisz na siebie i jest super. Jest do tego klimatyzacja, wiesz, no, no tak. Super warunki, jeśli o to chodzi. Jeśli chodzi o ludzi, jest ich coraz więcej, jeśli chodzi o tatuatorów, jest ich coraz więcej, no i są na pewno na lepszym poziomie, no z roku na rok. Dokładnie. Jakbyśmy stali w miejscu, to nie moglibyśmy mówić, że jesteśmy na tak wysokim poziomie. Nie stoimy w miejscu, jesteśmy na coraz lepszym poziomie i no jest super, no myślę, że... A, jeszcze atrakcje. To też, no, no. To też jest ważna sprawa, dlatego że, wiesz, pamiętam jak na tych pierwszych atrakcjach byli sami Polacy, którzy, wiesz, robili suspension, które najpierw robili, wiesz, pewnie w domowych warunkach, a potem wchodzili na scenę. I to było, wiesz, super efektowne, wiesz. Ja pierwsze suspension zobaczyłam, mówię, matko boska, co się dzieje? A wiesz, teraz widzę Miss Crash, która podwiesza się tyle metrów nad ziemią, no. I już widzę to któryś raz z kolei, myślę sobie, wow, ale to już nie jest to samo wow, które, wiesz, widziałam na samym początku. No tak, ale na różne konwenty, tak właśnie coraz bardziej organizatorzy prześcigają się tym, tak. W tym, żeby zachęcić jakby ludzi, żeby ściągnąć ich, tak. I przy okazji właśnie zarazić ich chyba, znaczy chyba, na pewno, tą sztuką tatuaży. Tak. Oczywiście, że tak, ale generalnie poziom atrakcji jest mega wysoki już w tym momencie. Można naprawdę żonglować tak atrakcjami na konwencjach, pokazywać tak fajne rzeczy, wiesz, od rzucania toporami w kogoś, ognie, wszystkie pirotechniczne rzeczy są naprawdę fantastyczne, wiesz, to, że można w ogóle na tych halach odpalać pirotechnikę, jest w ogóle fantastyczna sprawa moim zdaniem. Ludzie lubią ogień, wiesz, lubią takie rzeczy. Trzeba więc zaskoczyć, zrobić wielkie dokładnie, wow. Dokładnie, do tego jest tyle fajnych alternatywnych modelek teraz, a przede wszystkim za granicą są widoczne, że one same w sobie są już atrakcją, wiesz, to, że są, to, że chodzą, to już jest atrakcja. Więc na pewno to się zmieniło, że możemy sobie również w Polsce pozwolić na to, żeby zaprosić dużo, wiesz, fajnych dziewczyn i po prostu, wiesz, jakoś się w tym wszystkim odnaleźć fajnie, bo nie sposób jest, znaczy nie trudno jest po prostu przyjść, usiąść sobie na ławeczce i przesiedzieć całą konwencję z boku, no ale tak, żeby, wiesz, zobaczyć to wszystko, wiesz, z każdej strony, trochę złapać tego, popatrzeć trochę jak tatuują, trochę popatrzeć na minę i tatuatora i modela, spojrzeć trochę na atrakcje, wiesz, trochę na przykład na strefę Hot Girl, na tatu konwencie, wiesz, na customowe samochody, motocykle, przez ten rok budowali w ogóle, wiesz, customowy motocykl przez wszystkie 4 konwencje, no tyle się dzieje, jest, naprawdę przez jest, cały dzień możesz coś robić, dlatego spotykasz znajomych. Ty spotykasz, ja spotykam, wszyscy ludzie spotykają, wiesz. Teraz jesteśmy, wiesz, mówi się, że środowisko osób wytatuowanych jest hermetyczne. Jest hermetyczne, ale już nie aż tak hermetyczne, jak było to kiedyś, wiesz, te powiedzmy 5-6 lat temu. Znaczy może hermetyczne, ale z roku na rok dochodzą nowi jakby ludzie. Tak, ale to się niekoniecznie, wiesz, ja ich znam, wiesz. Znam bardzo dużo ludzi ze środowiska, ale niekoniecznie muszę znać, wiesz, tych nowych, którzy dochodzą. I cały czas, wiesz, to środowisko się powiększa, powiększa. No jest super, no wiesz, ja jeżdżę na konwencję i czuję się jak na spędzie rodzinnym, no. No i super, to jest mega. Dobrze, dlatego was zapraszamy na konwenty w całej Polsce. Dokładnie. I nie tylko. Za granicą. Tak, spotkacie tam Kamilę, spotkacie tam mnie. I co, odwiedźcie stronę na Facebooku Kamili, zobaczcie jej pracę, bo jest naprawdę na co popatrzeć. Dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo. Dziękuję ci za wywiad, miło było bardzo, dzięki.